Mam zaszczyt Państwa zapoznać z ofertą kolejnej edycji Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest to 7. edycja jesienna w odróżnieniu od inżynierskich Targów Pracy, które organizujemy rok rocznie, ale wiosną od lat kilkunastu. Dlaczego Targi Pracy? Czy ta forma porozumienia pomiędzy pracodawcami a studentami bądź absolwentami jest skuteczna? Jak najbardziej. A to dlatego, że w obecnych czasach pracodawcy mają wielką rzadkość bezpośredniego kontaktu ze studentami, którzy aplikują do firm. Generalnie, jeżeli studenci są zainteresowani jakąś firmą, bądź jeżeli są zainteresowani jakąś ofertą, przesyłają swoje dokumenty aplikacyjne poprzez internet. W związku z tym nie mają możliwości spotkania się, porozmawiania, wymienienia oferty również ze swojej strony, to znaczy skorygowania tych swoich kompetencji, umiejętności, jakie posiadają w odniesieniu do wymagań konkretnej firmy i w przypadku na przykład studentów jeszcze lat wcześniejszych, możliwości nadrobienia tych zaległości, które ewentualnie w przyszłości za 2 czy 3 lata firma będzie wobec tego studenta oczekiwać. Na targach jest 62 wystawców i właściwie reprezentują oni wszystkie branże adekwatne do kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej czy też w Uczelni Technicznej. Przypomnę, że mamy ponad 200 specjalności, czyli są to oferty adresowane i do kierunków tradycyjnych, takich jak górnictwo, wiertnictwo, odlewnictwo, metalurgia, jak i do kierunków nowych technologii związanych z mechatroniką, branżą IT, automatyką, robotyką i wiele, wiele innych. Także właściwie każdy student czy każdy absolwent znajdzie tutaj ofertę dla siebie, dlatego też tak zapraszam i radzę korzystać z tego rodzaju doświadczenia. Czy warto szukać pracowników na targach pracy? Myślę, że warto. To jest ciekawa możliwość, po pierwsze, kontaktu ze studentami, po drugie, pokazując aspekty pracy, można lepiej przekonać osoby, żeby aplikowały, także jak najbardziej warto. Poza tym jest to też miejsce, gdzie w danym momencie, w danym czasie można spotkać, no tak jak tutaj, tak, kilka tysięcy kandydatów potencjalnych, więc na pewno warto. Jakie są efekty takich targów pracy? Ile osób potem zostaje do firmy wprowadzonych? Okej. Mogę powiedzieć, że po każdych targach badamy, ile w ciągu pierwszego tygodnia ofert przychodzi na aplikację. Nie mamy pełnej informacji, czy to akurat po targach, ale jest to taki wyznacznik. W zeszłym roku, bo byliśmy też sponsorem zeszłorocznych targów AGH, w ciągu 3 dni przyszło 150 aplikacji. Szukamy przede wszystkim ludzi ambitnych, z potencjałem, z doświadczeniem, ale niekoniecznie doświadczeniem zawodowym. Wystarczy, że ktoś jest aktywny i w trakcie studiów robi coś oprócz studiowania, czyli na przykład udziela się w organizacjach studenckich, stara się realizować jakiekolwiek praktyki, czy też na przykład staże. I w tym momencie to jest człowiek, o którym wiemy, że u nas w pracy, gdzie dajemy naprawdę dużo samodzielności, dużo wyzwań, na pewno się sprawdzi. Cześć, co sądzisz o targach pracy w tym roku? Myślę, że jest bardzo sympatycznie, jest bardzo dużo osób i są bardzo ciekawe propozycje. A znalazłeś już coś dla siebie może? Nie, jeszcze nie, ale cały czas szukam. A myślisz, że taka inicjatywa jest potrzebna na uczelni? Tak, myślę, że bardzo potrzebna, ponieważ ktoś może się ukierunkować w pewien sposób. Poziom targów bardzo wysoki, bardzo mi się podoba. Do profesji jest zorganizowane, firmy imponujące czasami, także... Czy uważasz, że w ten sposób można znaleźć dobrą pracę? Uważam, że tak. To może być dobry start właśnie do kariery, żeby znaleźć pierwszy oczywiście jakiś staż, ewentualnie praktykę, a później zacząć jakąś pracę. Jest bardzo dobry start. Przede wszystkim poznanie jakichś firm, których człowiek czasami nie słyszał, a to będzie możesz się dowiedzieć. Cześć! Jak Wam się podoba w tym roku na targach pracy? Jest bardzo fajnie. Dużo przydatnych gadżetów na nowy rok akademicki, ciekawa lekturka na nudne wykłady, także polecamy. Znalazłyście już jakąś ciekawą ofertę dla siebie? Jeszcze nie. Rozglądamy się cały czas. Także... A co sądzicie o całej inicjatywie, tak? Czy takie rzeczy są potrzebne na uczelni? No myślę, że jak najbardziej.